Cześć, witam ponownie wszystkich. Dziś w materiale kolejny test nowego projektora, który właśnie do mnie dotarł. Ale zanim zaczniemy, miałbym takie, powiedzmy, ogłoszenie parafialne. Chciałbym troszkę pożebrać, gdyż chciałbym pociągnąć tą moją serię, gdzie testuję te tanie projektory. Dalej w tym celu zakupiłem 6 innych projektorów, które właśnie do mnie lecą, czy płyną z AliExpress. No i się troszkę wykosztowałem i pomyślałem, że poproszę Was o jakąś tam, nie wiem, formę pomocy. Najlepiej, chyba najszybciej by było w formie blika, bo nie chcę żadnych patronite'ów, zrzutek zakładać, żeby tam nikt nie musiał się jakoś określać, żeby musicie coś wpłacać. Po prostu blik to chyba będzie najprostsza forma. Dane do tego będą w opisie i z linkami do tych sprzętów. Dlatego jakby ktoś miał ochotę wspomóc zakup kolejnych 16 projektorów, które mam tam jeszcze w koszyku przygotowane, to będę bardzo wdzięczny. To po prostu przyspieszy ten proces, bo zaczniemy od jakiegoś tam taniego projektora, gdzie skończymy może w dalekiej przyszłości tam od jakiegoś super, hiper, zasadowego cuda techniki za parę tysięcy. Także ja już kończę te moje żebranie i zapraszam na dalszą część filmu. Ok, a tak się prezentuje mój nowy nabytek. Jak widzicie, jest dosyć niepozorny. Jest to Ditong model L007Q. Kupiłem go w cenie 521 zł. Standardowo chyba 630, ale teraz jakieś są wyprzedaże rocznicowe, więc skorzystałem. Jak widzicie, sam projekt prezentuje się dosyć niepozornie. Z tyłu ciekawostką jest, że mamy fizycznie port LAN, dwa razy USB HDMI, audio wideo, to jest na przejściówkę mini jack, na przykład na cincha, że możemy coś starego podłączyć, na przykład wideo HVHS. Złącze fizyczne słuchawek, no i chyba stereofoniczny dźwięk, ale nie jestem jeszcze tego pewien. Jeszcze inną ciekawostką jest to, że mamy tutaj fizyczny dostęp do ekranu LCD w środku. I po prostu odkręcając tutaj dwie śrubki mamy klapkę i nie musimy rozbierać, w razie czego jakby nam się jakieś tam paprochy dostały, to możemy tutaj wyczyścić. Dostaliśmy jeszcze takie oczywiście patyczki w zestawie, które mi się skojarzyły z jakimś wymazem, ale dzięki tym po prostu możemy sobie wyczyścić bez rozbierania całej obudowy. Ja tutaj ściągnąłem jedną nóżkę, gdyż pod nóżką mamy tutaj do montażu jakiegoś uchwytu. Tu jest w standardzie jedna, druga, tyle co wyczytałem w instrukcji. I co mnie najbardziej zaciekawiło w tym projektorze, właśnie to, że producent zarzekał się, że ten projektor potrafi wyświetlać obraz z maksymalną jasnością 1000 ANSI. To jest to kosmiczny wynik, ale oczywiście jak każdy świadomy konsument z AliExpress, najlepiej podzielić te wartości na pół i one bardziej będą zbliżone do rzeczywistości niż to, co jest napisane. Ale to oczywiście zmierzymy, bo nawet jak osiągnie ten projektor 500 ANSI, to na pewno też będzie bardzo dobry wynik. I najlepiej będzie go porównać z moim teraz najlepszym projektorem, to chyba HY350, który osiągnął 430 ANSI. Także to by było tyle z przedstawienia tego. Zobaczmy, jak to świeci. A tak się prezentuje obraz w świetle dziennym. To tylko tak poglądowo, gdzie coś tam widać. Druga rzecz, jak widzicie, obraz jest troszkę mniejszy. Udało mi się uzyskać tutaj przekątną 122 cali z odległości 3,63 m. No jest to dużo mniej niż na przykład w P30, HY300 czy 350, gdzie tutaj mieliśmy z takiej samej odległości przekątną rzędu 130 ponad cali. Ale jak widać, tutaj powiększenie nie jest tak duże i niestety tak obraz wychodzi, przynajmniej z takiej odległości. Ja jeszcze tylko siebie użyję jako, powiedzmy, skali. Zanim przejdziemy dalej, jak widzicie, ja mam około 92 i tak wygląda obraz. Chociaż obraz jest dosyć ostry, z tego co widzę z bliska. Ale zanim przejdziemy dalej, to po prostu pomieszczę sobie trochę parametrów. Ok, sprawdźmy sobie standardowe parametry, jak zużycie prądu. Prawie 91 W. Ja tutaj ustawiłem, powiedzmy, nowy parametr, będę badał, czyli czas włączenia projektora. I sprawdźmy, o jakiej temperaturze wydmuchuje nam powietrze. No, nie ma tragedii. Po 20 minutach 42 stopnie. Dobra, tutaj od razu mamy wylot powietrza, czyli sprawdzimy, jaki generuje hałas. No, cicho nie jest. Jest głośniej niż nasi poprzednicy. I jeszcze sprawdźmy tylko odległość do naszej ściany. Taki był generowany obraz. No, 3,68 prawie. Jeszcze jedna ciekawostka. Tutaj widzicie, podłączyłem czujnik od myszki. Myszka od razu zaczęła działać. A druga ciekawostka, czyli ząg, ten drugi port USB jakoś nie działa. Próbowałem go pomierzyć. Jest jakiś nisko prądowy, że nawet telefon nie idzie. Nie chce się ładować. Wyskakuje komunikat o zmianie kabla lub braku łączności. Także tego nie używamy. Nie wiem, czy to tylko mój model. Może ktoś inny będzie mógł też sprawdzić. Dobra, jedziemy dalej. Ok, ja już zrobiłem ROG, czyli najlepsze warunki do takiego oglądania. Od czego zaczniemy? Od ustawień. Tu mamy dosyć dobry dostęp, nie musimy nic kombinować, jak na przykład P30. Standardowe ustawienie, nie będę tutaj się za bardzo rozczulał. Tutaj mamy tutaj powiedzmy mamy korektor graficzny, że tak powiem, bardzo okrojony.
to możemy tylko zmienić kolory. Cztery są tutaj warianty. Jasność niestety nie jest fizyczna, że tak powiem, nie zwiększa mocy lampy, tylko po prostu to jest balans bieli, bo już sprawdzałem, moc nie rośnie, pobór prądu. Jadę na standardowy, automatyczna korekta, keystone. Ja to wszystko mam na razie na manualu, a później Wam pokażę, jak to działa automatycznie, bo sobie poustawiam tak, jak mi było wygodnie. Ja jestem raczej zwolennikiem manualnych ustawień. Automatyczna ostrość lub manualna, którą możemy na przykład z pilota sobie robić. Skalowanie obrazu, mamy parę tych. I myślałem po prostu, że ten obraz jest taki mały, że jest pomniejszony. Niestety to jest maksymalny obraz i najwyżej możemy go zmniejszyć. OK. Co tu jeszcze? Tryb projekcji. To dla tych, którzy sobie podczepiają na podsufit i chcą obrócić obraz. Co tu jeszcze może być ciekawego? Tutaj mamy dźwięk pilota. Dziwna rzecz. Ustawienia ogólne. Tutaj możemy zmienić tylko nazwę projektora. Włączyć głośnik Bluetooth. I tutaj wejdziemy w system. To jest, na, jak widzicie, Android 11. Nakładka taka ładna. Mamy do dyspozycji 2 GB RAM-u, 32 GB na aplikację. No i mamy natywną Full HD. Od razu mówię, że po włączeniu i zalogowaniu się do Wi-Fi od razu wyskoczą nam aktualizacje, przynajmniej tak było w moim przypadku. Od razu polecam zrobić, bo będą 3 z rzędu. Druga jest najważniejsza, gdyż tutaj instaluję Google Store, czy tam Google Play. Bo tak to normalnie nie było. Mieliśmy tylko aplikację tutaj, że tak powiem, dodaną przez producenta. Ona się nazywała App Store. Gdzie ona jest? Tutaj. Wam pokażę. Takie coś jak APTOID było w poprzednikach. I nie było. I po prostu też nie można było się zalogować. Na przykład nie mogłem do YouTube'a. I tutaj mamy takie pierdoły. Dlatego od razu mówię, róbmy aktualizację. I wtedy nam się pokaże w aplikacjach. Zaraz Wam pokażę. O, Google Play się pojawi. I nie wiem dlaczego Office Suite. Te wszystkie aplikacje, które mam na dole, czyli Prime Video i to mi trzeba zainstalować. Gdyż na początku to są tylko skróty do apki, znaczy do programu, gdzie można zainstalować właśnie apkę całą. Tutaj mamy dla iPhone'owców AirPlay i jest Miracast, znany, jak widzicie, z poprzedników, dość prosty. Ja tutaj mam moją S7 starą. Wystarczy, że tylko zrobię. U mnie to się akurat nazywa Smart View. Tutaj powinien mi wyskoczyć, jak widzicie, projektor. Wybieram go. Tutaj daję akceptuj. I po chwili się powinien połączyć. Także to akurat działa. Nawet lagu nie ma dużego przy dźwięku, bo to sprawdzałem. Także to możemy odhaczyć. Teraz rzućmy okiem na zainstalowaną aplikację. To od razu Wam powiem, że tak. Disney działa. I to z poziomu aplikacji, tylko trzeba sobie zainstalować. Bez problemu. To jest plus. Ty to zrobiłeś. Okej, chodzi. Tutaj mamy Prime. Niestety to jest skrót do Prime, ale z wersji przeglądarki. Ale też działa, da się obejrzeć. Materiały normalnie się włączają. Mam przydrożny bar na Florydzie. Ostatnio kręci się tam szemra na klientelę. Daleko do szpitala? Dobra. YouTube działa. No to raczej normalne. Tylko jeszcze jedna sprawa, że jak podłączycie sobie projektor właśnie do sieci, to od razu wyskoczy, że jest aktualizacja i trzeba ją zrobić. Będą 3 po kolei aktualizacje. Najważniejsza jest druga, gdyż druga dodaje Play Store i możliwość zalogowania się. Bez tego po prostu nie możemy się zalogować w tej aplikacji YouTube, co tutaj jest. I dopiero druga, że tak powiem, aktualizacja dodaje nam do naszych aplikacji Play Store. Wam pokażę. Tutaj. Tu nam dodaje Play Store. Normalnie. Działa. Dzięki temu możemy się w ogóle do swojego konta Google zalogować. No i tutaj jeszcze mamy, jak widzicie, AirPlay. To już mówiłem. I tutaj nie wiecie, dlaczego dostajemy też jednej z aktualizacji Office. Dobra, wejdziemy teraz w dom. Tu mamy Netflix. To jest wersja też przeglądarkowa Netflixa. Ale działa. Pierwsze lepsze. Widzicie, tak coś się pojawia? A to czasem jest problem chyba na łączu czy coś. Panego żony, bomba w samochodzie. Okej. Okay. Już. To mamy.
Tutaj pierwszą to mamy właśnie aplikację Netflixa, ona już była też. To nie jest wersja przeglądarkowa. Też działa. Tylko nie wiem dlaczego na niektórych materiałach jest pikseloza. Nie wiem czy to ma certyfikat. Ale dlatego rekomenduję używania sticka. Ja używam Xiaomi, ale tylko pokazuję, że to po prostu działa tutaj. Na niektórych po prostu materiałach, że tak powiem, nie ma ostrości. Czasem znika ta pikseloza, czasem się pojawia. Nie wiem, może to odłącza zależy, ale to działa. I jak mówiłem, aplikacja Prime nie działa. Taki sam wyskakuje błąd jak w poprzednikach. Dlatego możemy tylko oglądać z poziomu przeglądarki. Tutaj mamy dużo skrótów, które już były wygrane. Ja tego się nie będę w to bawił, bo ja po prostu tylko używam to. A tak poglądowo chciałem Wam pokazać, jak to wygląda mniej więcej. Jeszcze mamy dużo skrótów. To jeszcze Wam tylko pokażę tą tak zwaną automatykę, czyli automatyczne strojenie, fokus i takie tam. Ja teraz przechylę w jedną stronę. On powinien sam sobie to wszystko skorygować. Jak widzicie, ominął na dole kawałek tego fotela jako przeszkodę. Teraz daję z powrotem na równo. Teraz przekręcę tak. Jak widzicie, no nawet to całkiem nieźle działa. Tylko po prostu weź w kalibrację ustawi, tak jak to jest tam pokazane. Ja to trochę zjadę na dół. O, widzicie, wystaje ten fotel. Najadę na niego i on powinien go zmniejszyć obraz, tak żeby go nie było, jakby to powiedzieć, no, wykryje jako przeszkodę. No i widzicie, zmniejsza do takiego rozmiaru obraz, żeby nie było wyświetlane na przykład na tym. Także to jaka ciekawostka, dla mnie to jest bajer, bo jak sobie powiesimy gdzieś na przykład pod sufitem, to już na pewno nie będziemy z tego korzystać. No chyba, że ktoś często przenosi, ale że takie coś jest i w miarę dobrze działa. Okej, puśćmy sobie standardowych sampli. Sprawdzimy jak to wygląda. No obraz prezentuje się całkiem nieźle. Tylko od razu muszę zaznaczyć, że tutaj jest problem jakby z ostrością, tak jak w poprzednikach. Zdajemy sobie ostrość na środek, to się rogi rozjeżdżają. Dlatego, żeby tego uniknąć, musimy sobie jak najbardziej na wprost ustawić projektor, żeby jak najmniej ingerować tym Keystone'em po narożnikach. Zresztą narożniki się rozjeżdżają, rozmywają się po prostu. No obraz jest, można powiedzieć, ostry jak żyleta. Przynajmniej z takiej odległości, jak ja patrzę, 3,5 metra ponad. Naprawdę robi wrażenie. I to będzie idealny moment, żeby porównać go z naszym poprzednikiem, czyli HY350. Przy jednoczesnym puszczeniu dwóch obrazów. Ok, starczy tego. Weźmiemy następny sample. Nie no, na jakość jak na zwykłej ścianie jest bardzo dobra. Chociaż troszkę szumi, nie jest cisza niestety. Ale gdy podgłośnimy głośniki, troszkę się rozmywa ten szum. 521 zł dokładnie. Zaraz musimy zrobić ten test pomiaru ANSI. Czy jest 1000, czy jest 500, czy jest mniej. Jeszcze puszczę ze dwa sample. I przejdziemy do pomiaru. Puścimy coś bardziej dynamiczne.
muszę przyznać, że dźwięk jest całkiem niezły, nawet jakoś delikatną głębię słychać. Na pewno można się obyć bez głośników Bluetooth. Dobra, jest jeszcze coś innego. Okej, czas sprawdzić naszą jasność prawdziwą. Ja tutaj mam luksometr. Przykładam na środku. Odczyt 109,3. I ja tak wszystko sprawdzę, te wszystkie 9 punktów. Podzielę, pomnożę, obliczę i Wam pokażę, czy naprawdę jest 1000 ansilumenów. No okej, ja już jestem po obliczeniach. Tutaj mam jeszcze ściągę, jak liczyłem, dla HY350. Tu u góry mam wartości, a tutaj mam dla naszego Ditonga, jak widzicie. I takie mi wyszło tutaj równanie. Czyli po zsumowaniu wszystkich tych wartości i podzieleniu ich przez 9 wyszło nam 84,1. Pole powierzchni rzuconego obrazu wyszło mi 4,38 m², czyli to razy to daje nam 368,3 ansi. A w aukcji było 1000. Czyli troszeczkę malutko, nawet mniej niż w przypadku HY350, bo tu akurat jeszcze mam stare te, jak sobie obliczyłem. Czyli nasz HY350 miał 430 ansi, a ten 368. Także wielka zagadka tego gigantycznego opisu rozwiązana. No i chyba zostało zrobić po prostu porównanie bezpośrednie tego Ditonga z tamtym HY350. Także ja na dzień dzisiejszy raczej go nie polecam w tej cenie. Wolałbym chyba tego HY350, ale po to są testy, żeby się właśnie dowiedzieć. Także myślę, że następny film będzie porównawczy. Dwa projektory symultanicznie będą wyświetlać obraz. Będzie można porównać bezpośrednio. Także zapraszam na następny film.